Witam wszystkich bardzo serdecznie po dłuższej przerwie w kolejnym z moich filmów. W tym wideo poradniku chciałbym pokazać, jak zrobić podstawkę. Generalnie bardzo podobną do tych podstawek, które już wcześniej robiłem, natomiast ta jest wykonana zupełnie technicznie z innego materiału. Wcześniej robiłem podstawki z gipsu, natomiast tej gipsu w ogóle nie używam. Jest ona zrobiona z materiału, który się potocznie nazywa spinionym PCV. To są takie plastikowe arkusze. Jest to materiał generalnie dostępny w sklepach modelarskich, między innymi materiał stosunkowo tani, łatwy w obróbce, lekki, elastyczny, co też nie jest bez znaczenia w przypadku, gdy wozimy nasze modele gdzieś tam na wystawy modelarskie, tam nic nie pęknie, nam nic się z tym nie stanie. I tak jak mówię, jest bez użycia gipsu, bo wielu was gipsu nie lubi, natomiast dla tych, co gips lubią i znają moje wideoporadniki, też będzie parę słów o tym, jak operować z gipsem, żeby można było na nim stosować te wszystkie techniki modelarskie, które użyjemy tutaj i które są powszechnie znane modelarzom, a więc łosze olejne, gdzieś tam pigmenty, malowanie, także zapraszam do uważnego oglądania filmu, bo coś dla wyznawców gipsu też się znajdzie, natomiast ta podstawka jest zupełnie zrobiona bez gipsu. Więc zapraszam do obejrzenia tego filmu. Tak jak wspomniałem, podstawowym budulcem do zrobienia tej podstawki jest materiał, który jest powszechnie znany jako spieniony PCV, przy czym nie mylić tego z hipsem, czyli z twardym polistyrenem. Na zdjęciach wygląda podobnie, ale jest to inny materiał. Materiał dostępny w sklepach modelarskich, w takich arkuszach, mniej więcej około A4, gdzieś tam 320x30. Taki arkusz kosztuje nawet poniżej 10 zł. Więc dostępny w sklepach modelarskich na dziale z materiałami konstrukcyjnymi, w których sklepach modelarskich nie powiem, bo na razie żaden sklep modelarski mi nie zaproponował karty z tego klienta. Gdyby któryś był chętny, to zapraszam do jakiejś współpracy. Natomiast, tak jak mówię, materiał dostępny w sklepach modelarskich, choć nie tylko, bo można gdzieś tam w takich większych arkuszach, nie wiem, pół metra na metr dostać gdzieś tam, czy na Allegro, czy nawet w marketach budowlanych, gdzieś tam w Castoramie chyba widziałem w takich arkuszach też te spieniony PCV. Ja dodatkowo tutaj zrobię wariant takiej podstawki w ramce na zdjęcia, natomiast te jakby sposoby wykończenia tych podstawek są różne. Można użyć do tego jakiejś podstawki z litego drewna, można sam ten PCV użyć już jako podstawkę i wtedy to jest jakby na wzór takich podstawek winylowych z nadrukiem, bo takie gotowe podstawki można kupić w sklepach modelarskich, to na wzór tego możemy zrobić podstawkę. Tak jak mówię, jeżeli będzie to jakaś drewniana podstawka z litego drewna, gdzieś tam takiego frezowanego, to można wtedy taką płytę betonową, imitację betonu przykleić na ten klocek drewniany i wtedy model nie stoi na kawałku drzewa, tylko gdzieś tam na już jakimś tam podłożu, jakiś betonie na przykład, a to dopiero przyklejamy sobie do naszej podstawki drewnianej. Tak jak mówię, ja to robię w wariancie takim z ramką na zdjęcia, więc tutaj usuwamy to, co niepotrzebne z tej ramki, bo sama ramka będzie potrzebna, tam ta szybka jest zupełnie niepotrzebna nam do tego. Blaszki sobie zaginamy gdzieś tam, żeby nie przeszkadzały. I musimy sobie przyciąć teraz kawałek tego spienionego PCV z tego arkusza do potrzebnych nam wymiarów. Zupełnie przypadkiem ten mój kawałek już pasuje tutaj na szerokość. Oczywiście żartuję, sobie strasznie przyciąłem. Natomiast, żeby pokazać, jak to jest łatwe w obróbce, to przytnę go na długość. Oczywiście musimy sobie to wszystko wymierzyć. Tak jak mówię, też sposób, w jaki to zamontujemy, to też jest dowolny. Akurat ta moja ramka na zdjęcia, ona ma taki regularny kształt prostokątny, więc ja tutaj może to być wszystko w jednej powierzchni położone. Natomiast jakby ktoś miał inną na przykład ramkę na zdjęcia, to można tą podstawkę włożyć do środka, tak jak zdjęcie, że ona będzie poniżej. Albo można na przykład ją przykleić z wierzchu, wtedy ona musi być troszeczkę większa, ten kawałek plastiku, żeby on nam wszedł na górę. Natomiast ja to przycinam idealnie do wymiarów tego wnętrza tej ramki, żeby to się nam schowało i na równej powierzchni pokryło z tym zdjęciem. Także cięcie tego spienionego PCV jest bardzo proste. Zwykłym nożykiem, skalpelem parę pociągnąć i to normalnie można ciąć jak tekturę. Robimy przymiarkę, czy wszystko nam fajnie pasuje, czy wszystko nam fajnie wchodzi. Jak to zrobimy dokładnie, to nie będzie żadnych szczelin, wszystko się będzie fajnie trzymać, nawet bez klejenia. Chociaż później o klejeniu też dwa słowa powiem. Więc tak, ja zrobię taki wariant, że to będzie w równej powierzchni brzeg tej ramki i ta cała płyta plastikowa.
Natomiast, no tak jak mówię, można zastosować inny wariant, w szczególności jeżeli byśmy chcieli wykorzystać taką gotową drewnianą podstawkę z pełnego drewna, jak to wielu modelarzy korzysta z takich podstawek, a chcielibyśmy sobie wzbogacić, wygląda wtedy taką imitację jakiegoś płyty betonowej, przyklejamy sobie na tą ramkę, możemy sobie wyciąć jakiś kształt nawet na okrąg, gdyby trzeba było, natomiast ja to robię, że tak powiem, do równej powierzchni. I teraz taki mały zabieg konstrukcyjny, żeby sobie ułatwić tą robotę na później, bo można by to już w tej chwili wkleić tam na sztywno, na stałe, ale później, żeby to pomalować, to trzeba by znowu oklejać tą ramkę i tak dalej, nie byłoby to wygodne, utrudniłoby to nam pracę, to ja po prostu sobie wklejam tylko takie narożniki, ze zwykłego kawałka tekturki wycinam sobie trzy takie trójkąty i wkleję sobie tamte narożniki do, tak jak to jest, wszystko leży to na równej, płaskiej powierzchni, więc wiem, że to jest wszystko na równo. Wkleję sobie te narożniki, tylko używając oczywiście kosmicznej technologii, jaką jest hot glue, pistolet na ciepło. Myślę, że każdy z modelarzy to ma, a przynajmniej powinien to mieć, natomiast jeżeli by ktoś tego nie miał, to nawet można dowolnym innym klejem sobie to przykleić, a wtedy trzeba dłużej czekać. Ewentualnie dla tych, co nie mają kleju na ciepło, aby potrzebowali na szybko coś skleić, czy nawet czasami ja, zanim nie czekam, aż się zagrzeje, to taka wskazóweczka. Pałkę kleju, czyli ten wkład do tego kleju, gdzieś tam rozgrzewam koniec nad świeczką i przytykam do miejsca, które chcę pokleić i on tam zostaje glut wtedy i też to można pokleić, ale to taka uwaga techniczna, jako ciekawostka. Oczywiście najlepiej mieć klej normalnie i używać pistoletu mieć pistolet i używać tego pistoletu do wszelkich prac, nie tylko modelarstwie, ale domowych prac również. Więc tak, wkleiłem sobie te narożniki, przy czym nałożyłem klej tylko na te narożniki, żeby nie przywarł mi w żadnym miejscu do tego plastiku, do tego PCV. Poczekamy, aż to wszystko zasnie. No i w momencie, jak to nam zasnie, oczywiście trik filmowy, cyk, i już mamy to, klej nam ostygł, to wyciągamy sobie wtedy ten plastik. I dzięki temu nie musimy się bawić w żadne oklejanie tej ramki, po prostu ją sobie zostawimy, odłożymy na bok i jak skończymy całą pracę z tą plastikową płytką, będzie wszystko pomalowane, zwaloryzowane, to z powrotem ją włożymy i wtedy resztę przykleimy. Także tak to mniej więcej wygląda, ostatnia przymiarka i to, jak mówię, to odkładamy, już to będzie potrzebne dopiero na końcu pracy. Natomiast w tej chwili już przejdziemy do samego wykonania podstawki, pokażę wszystkie tutaj niezbędne techniki, jak to zrobić. A więc tak, na początek musimy wiedzieć, jak ta nasza podstawka ma wyglądać. Ja generalnie zastosuję taki klasyczny mój wariant, czyli będzie to gdzieś tam narożnik płyty jakiegoś lotniska, pasa startowego, czyli generalnie płyty ułożone gdzieś tam lekko, ukośnie względem boków tej podstawki. I dodatkowo na rogu zostanie taki fragment odkryty gruntu troszeczkę inaczej niż w poprzednich moich podstawkach, gdzie on tam była taka ziemia porośnięta trawą. Tutaj będzie taki tylko suchy piach i parę kamieni, żeby znowu pokazać nową technikę, nowe rzeczy w tych filmach, żeby nie powtarzać. Natomiast wariant jest dowolny. Jak ktoś chce na przykład z trawą, no to sobie to później obsieje trawą, tylko już po etapie malowania. Natomiast ja tutaj akurat tą podstawkę będę wykonywać całą tą nawierzchnię przed jeszcze malowaniem. Wszystko będzie widać na filmie. Także tak, najpierw proponuję sobie zrobić na kartce papieru projekt, jak to ma wyglądać. Ja tutaj nie podaję żadnych wymiarów tych płyt betonowych, bo one występują naprawdę w najróżniejszych wymiarach. Oprócz tego dochodzi kwestia oczywiście skali, w jakiej skali robimy naszą podstawkę. Także żadnych gotowych wymiarów tutaj nie podaję. Każdy zrobi jak uzna. Natomiast najpierw sobie zrobić projekt na kartce, postawić sobie model na tej kartce wyrysowany, czy to wszystko pasuje, czy nie jest za duże, za małe, czy to się fajnie komponuje. Jak już wszystko nam pasuje, to wtedy po prostu te wymiary sobie odmierzamy i przerysowujemy niejako, wyznaczamy sobie wymiary ołówkiem już na tej podstawce, na ten kawałku plastiku, żeby po prostu już tutaj nic nie kombinować, nie zmieniać, nie przerabiać, bo jak ołówkiem przejedziemy, to już może zostać ślad, mimo że to zgumujemy, to już zagłębienie może gdzieś tam zostać, czyli malujemy. I jak to mamy wszystko wymalowane, już mniej więcej tak ma wyglądać ta moja podstawka. Takie linii podziału tych płyt, to tutaj teraz trasujemy to, czyli robimy zagłębienia w wszystkich tych szczelinach takim rylcem. Taki rylec ja sobie sam zrobiłem z igły krawieckiej, takiej dużej, wsadzonej do kawałka drewnianej rękojeści.
robione też z jakiegoś okrągłego patyka. Oczywiście to można nawet gwoździem wytrasować, nie wiem, końcówką śrubokręta, cyrklem, no czymkolwiek. To naprawdę materiał ten spieniony PCV jest bardzo łatwy w obróbce. Troszeczkę twardszy niż styrodur, no ale styrodur to jest w ogóle bardzo miękki materiał. Ktoś zna to, to wie. Natomiast to też bez problemu to się obrabia. Nawet nie wiem, czy nie łatwiej niż te podstawki gipsowe. Gdzieś tam przejedziemy raz, pociągnąć lekko, nacisnąć i już zostaje ślad, już zostaje zagłębienie. Więc wszystkie te linie, które były wyrysowane, teraz jakby pogłębiamy, już robimy to, że to jest, staje się trójwymiarowa ta nasza podstawka. Czyli nadajemy tutaj wszystkie te elementy, żłobimy i mniej więcej jak to tak będzie wyglądać. Jak już to mamy gotowe, zaraz pokażę, jak to wygląda. Już to tutaj mam wyznaczone. To tak widać, wszystkie te linie, które były wyrysowane, w tej chwili są jakby wyrzeźbione, wyżłobione w tym kawałku tego PCV. Pokażę jeszcze jedną tutaj rzecz w przypadku akurat takiego wariantu, jak ja mam, gdzie jest jakby brzeg tego pasa widoczny. To żeby dodatkowo poprawić wygląd tego brzegu, to ja jakby go chcę odsłonić trochę, czyli tutaj zrobię na zbliżeniu, pokażę jak to, żeby było lepiej widać, o co chodzi. Po prostu ten kawałek to jest jakby brzeg tych płyt betonowych i tam dalej już będzie ziemia jakaś, więc żeby zróżnicować troszeczkę wysokość tego, wycinam kawałek tej powierzchni tego. Oczywiście tutaj przede wszystkim ostrożność i jeszcze raz ostrożność, bo raz, że się można skaleczyć skalpelem czy tam nożykiem, dwa, możemy sobie zniszczyć dotychczasową pracę i w zasadzie trzeba będzie coś tam kombinować, na nowo robić. Czyli tak, obcinam wzdłuż tej bocznej krawędzi, nacinam to, żeby tego sobie też nie przeciąć, nie odciąć całkowicie narożnika tego plastiku. Nacinam go i później wycinam tak pod kątem, taki jakby wycinam taki rowek. Chodzi o to, żeby po prostu, żeby brzeg tych płyt betonowych był taki odkryty, fajnie widoczny, wtedy cały efekt nabiera jeszcze większego realizmu. Oczywiście tutaj jak coś nam krzywo troszeczkę będzie grunt, żeby tych płyt nie naciąć, natomiast tą ziemię jak gdzieś tam krzywo wytniemy i tak dalej, to i tak będzie obklejone, obsypane jeszcze piachem, ziemią, gdzieś tam zaklejone, więc tutaj się nic nie stanie, natomiast najważniejsze, żeby sobie nie uszkodzić właśnie jakoś tych płyt betonowych. Znaczy tej części, którą są te płyty betonowe. Czyli mniej więcej tak to wycinamy. Zaraz pokażę na zbliżeniu, jak to skończę, jaki efekt chodzi. Chociaż chyba jest logiczne, chyba wiadomo, o co chodzi. A mniej więcej chodzi o to właśnie, żeby odsłonić tutaj brzeg tych płyt betonowych, żeby one wyglądały jeszcze bardziej realistycznie. I tutaj później to obsypiemy jeszcze ziemią, także gdzieś, to nawet jak to jest nierówno wycięte, to nie ma problemu, grunt, żeby brzeg tych płyt był równy. No jeszcze możemy teraz te szczeliny poprawić gdzieś tam delikatnie. No i oczywiście jeszcze kolejna ważna kwestia, przynajmniej na moich podstawkach, gdzieś tam takie elementy zużycia, zniszczenia tych płyt, czyli wszelkiego rodzaju pęknięcia, wybraki, braki tych płyt. Tu jest jeszcze też ważna kwestia, bo na przykład tutaj będzie wariant taki tylko piachem obsypany, co mówiłem, bez żadnej trawy. Natomiast gdyby ktoś chciał sobie zrobić wariant z trawką i gdzieś tam kępy tej trawy miały przerastać między tymi płytami, to warto na tym etapie sobie zrobić takie szczeliny, te powiększyć gdzieś tam wycięcia, czy wyszczerbić gdzieś tam narożniki tych płyt, żeby tą trawę po prostu miała gdzie, skąd ta trawa wyrastać, tak jakby w cudzysłowie to mówiąc. Natomiast no, ja akurat będę mieć wariant bez trawy, więc tylko jakby jakieś takie drobne pęknięcia tutaj dodam. Nożykiem też można coś ponacinać. O, na przykład gdzieś tam jakiś narożnik ubity, pęknięty, czy tam przez całą szerokość coś pęknięte. Tak mówię, natomiast gdyby miała gdzieś jakaś kępa trawy wyrastać, no to wtedy można by lekko wykruszyć, czy wyciąć też nawet wręcz kawałek takiej płyty, że brakuje takiej płyty, tak samo nożykiem, tak jak tam tą ziemię wycinałem, to można by gdzieś tam narożnik całkowicie obciąć. No. Oczywiście to wedle uznania, w zależności jaki efekt chcemy uzyskać, czy gdzieś tam zapomnianego jakiegoś kawałka lotniska, czy gdzieś eksploatowanego jeszcze, czy gdzieś tam cokolwiek będziemy na tym wykonywać, gdzieś tam pęknięcie, jakieś wyszczerbienie wewnątrz płyty, czyli takie tylko dziurki, takie dołki zrobię i później takie lekkie pęknięcia tego. Wszystko tutaj wedle uznania, wedle naszej fantazji i wedle też zdjęć jakichś referencyjnych, bo warto przed każdą pracą modelarską, nie tylko przy podstawce, sobie pooglądać zdjęcia, jak to naprawdę wygląda, żeby to było jak najbardziej realistyczne. No mniej więcej tak to wygląda, jak tu widać teraz w kamerze na zbliżeniu. No to wszystko będzie widoczne, jak to złoszujemy później,
No i właśnie, przede wszystkim kolejna jeszcze kwestia, żeby nadać temu wygląd takiego zużytego betonu. A więc tak, żeby to wyglądało jak płyty betonowe, a nie świeciło się jak jakaś wypolerowana posadzka, bo tak to mniej więcej na razie wygląda, jak jakieś kafelki w łazience, a nie jak płyty betonowe, to musimy to troszeczkę zwaloryzować. Ja do tego używam drucianej szczotki, przy czym nie stalowej, a mosiężnej, bo ona jest taka trochę delikatniejsza. Szczotka stalowa jest bardzo agresywna i trzeba bardzo delikatnie się nią obchodzić, więc ja wolę mosiężną szczotkę i uderzam, robię takie dziurki, przy czym bardzo ważna rzecz, żeby nie trzeć, nie pocierać tą szczotką, żeby nie robić dłużnych rys, bo to nie wygląda najlepiej, tylko po prostu uderzać z góry, żeby zrobić w tej podstawce takie dziurki, takie pory jakby. I kwestia taka, że tutaj możemy na czasie całego tego procesu kontrolować jego efekty, czyli bardziej, mniej, w jednym miejscu bardziej, w drugim mniej, bo w przypadku podstawek odlewanych z gipsu, no to tam generalnie ta faktura takiego betonu porowata była uzyskana przez to wylanie gipsu na papier ścierny, natomiast to było jednolite praktycznie na całej powierzchni. Jedynie no, pęknięcia jakieś mogliśmy kontrolować później. Natomiast tutaj również zużycie tych płyt betonowych możemy kontrolować na ten etap, czyli gdzieś z brzegu mogą być bardziej zniszczone, na środku gładsze. Nawet można zrobić taki zabieg, że gdzieś na przykład zabezpieczymy teraz na takim etapie jedną z tych płyt jakimś cienkim plastikiem dodatkowym albo nawet jakimś kawałkiem blaszki, tylko musi być dopasowany do rozmiaru tej płyty i wtedy niszcząc pozostałe, ta jedna płyta będzie wyglądać jakby była nowsza, bo została wymieniona. Także tu, tak jak mówię, też można cały ten proces kontrolować no w całym czasie, znaczy w trakcie tego po prostu nakuwania, robienia tych dziurek tą szczotką stalową. Więc taki efekt, nie wiem na ile to tutaj w kamerze widać. Myślę, że coś widać, będzie widać fajnie, jak to będzie złoszowane. Już to wygląda bardziej jak płyty betonowe, a nie jak kafelki w łazience. Natomiast, tak jak mówię, to nawet nie musi być płyty betonowe, bo to można jakiś nawet jednolity beton może nam to symbolizować, może to być jakiś nawet asfalt czy coś. Natomiast, żeby to jeszcze zrobić bardziej różnorodne, no to tutaj ja używam tego papieru ściernego o bardzo dużej gradacji, bardzo, bardzo szorstkiego, tutaj 40, zwykły papier, nie musi być wodny, tylko najzwyklejszy. I po prostu odbijam takie te pory przez naciśnięcie, przez ten papier ścierny, no to po prostu robią się takie nieregularne dziurki, bo szczotka ta druciana, ona zostawia jednolite dziurki na tej powierzchni. Natomiast tutaj używając papieru ściernego, takie dołki już się robią różnej wielkości, w zależności od tego, jak mocno naciśniemy, jak gruby mamy, jak ostry mamy ten papier ścierny. W zasadzie ja naciskam to palcem i to wystarczy, natomiast jak ktoś ma, no nie wiem, delikatniejsze palce, to można jakimś, nie wiem, trzonkiem śrubokręta końcówką, tą rękojeścią śrubokręta, czy tam nawet młotkiem gdzieś tam nacisnąć przez to. I oczywiście na całym czasie musimy kontrolować ten proces, gdzie tam, czy jeszcze, czy już wystarczy, w jednym miejscu bardziej, w drugim mniej. Tak jak mówię, i już to zaczyna bardzo fajnie wyglądać, bardzo realistycznie, taki zużyty, sfatygowany gdzieś plac wyłożony płytami betonowymi, coś takiego. Także bardzo, bardzo fajnie to moim zdaniem zaczyna wyglądać. Więc tak, mamy już tutaj tą fakturę tego betonu zrobioną. Teraz jeszcze musimy się zająć tym kawałkiem tej ziemi jakby. Tym fragmentem, tym rogiem odsłoniętym. I tutaj tak, będziemy teraz sypać ziemią, więc sobie wezmę kuwetę. Jako ciekawostka, bo to kanał hobby, modelarstwo i majsterkowanie, zmajsterkowałem sobie taką kuwetę z takiego baniaka 5-litrowego po płynie do myciu naczyń, czy tam mydło w płynie, czy coś, takie baniaki są. To jest fajne, bo to jest miękkie, elastyczne, więc jak coś na tym rozsypiemy, czy wysypiemy, możemy sobie to zwinąć w taką rurkę i sypać z powrotem, a poza tym jest to materiał zupełnie odporny chemicznie praktycznie, wszystkie rozpuszczalniki i tak dalej, farby możemy na tym babrać czymkolwiek i to możemy to później umyć bardzo agresywnymi rozpuszczalnikami, ale już mniejsza o tym. Generalnie ja tutaj ten narożnik tej podstawki pokryję wikolem i posypię go ziemią zwykłą,
i kamykami. Natomiast tutaj też można zastosować różne techniki. Można zastosować jakieś gotowe, są takie masy modelarskie, które imitują nam różnego rodzaju grunt suchy, mokre, błoto i tak dalej. Możemy sobie taką masę przygotować z wikolu i ziemi, czyli nie nakładamy tutaj samego wikolu, nie obsypujemy, tylko sobie zrobimy taką pastę. Można użyć jakiejś szpachlówki modelarskiej, wymieszanej na przykład z piaskiem jakimś i wtedy nałożyć taką szpachlówkę, poczekać aż to zaschnie, zatwardnie. Także techniki są dowolne. No, natomiast ja zastosuję taki prosty zabieg, czyli posmaruję to wikolem, przykleję na tym parę kamyków, obsypię to ziemią przesianą, no i tyle. I później to wszystko pomaluję, także nie ma problemu, że tu kolory, kolor dopiero później będzie malowany. Także ja to obsypię ziemią, a będzie to imitować piach, bo będzie to pomalowane. Zaraz pokażę mniej więcej, o co chodzi, jak to będzie wyglądać. Także na początku parę kamyków, jakichś tam zwykłych ze żwirku jakiegokolwiek, to mogą być, nie wiem, jakiś nawet pokruszony gips, gdybyśmy chcieli jakieś kawałki skałek zrobić, jakieś gotowe, nie wiem, skałki, cokolwiek. No tak jak mówię, no możemy tutaj trawę wysiać później, natomiast no ja robię taki wariant, czyli przyklejam parę kamyków, później zwykłą ziemię przesianą z ogródka taką, sypię przez taki pojemniczek, niektórzy to solniczek robią czasami gdzieś tam, to przesiewam przez jeszcze dodatkowo przez pończochę, żeby to był taki pyłek drobny, no i później jeszcze gdzieś tam wodę zwilżę z wierzchu takim rozwodnionym wikolem, żeby to pokleić, żeby to wszystko się jakoś fajnie zespoiło. Tych kamyków tam później podoklejam, no tak mówię, żeby zrobić taki fragment jakiegoś tam terenu surowego, piach i kamienie, ale wedle dowolności. To może być trawa, może być na całej podstawce jednolity beton. Można tutaj dokleić drugą warstwę, jakby to był na przykład kawałek drogi, tam mógłby być chodnik, czyli podwyższyć to. Techniki, wszystkie chwyty dozwolone, że tak powiem. Więc tak to mniej więcej wygląda. I później zostawiamy to do zaschnięcia, żeby to wszystko sobie zastygło. Wikol musi związać, także zostawiamy to praktycznie na cały dzień. Gdyby trzeba było coś poprawić, to później można jeszcze dokleić, podkleić. Natomiast jak już to wszystko wyschnie, zwiążę, to wszystko maluję później farbą podkładową w sprayu. Może to być dowolna farba podkładowa. Ja używam takiej zwykłej, jakiejś tam z marketu budowlanego, farby akrylowej podkładowej sprayu. Może to być, nie wiem, jakaś farba do zderzaków plastikowych w motoryzacyjnym kupiona. Może to być oryginalna farba podkładowa modelarska, podkład modelarski nałożony bądź ze sprayu, bądź aerografem. Tutaj też wszystkie techniki dozwolone. Natomiast ten proces malowania już zrobię poza kamerą, bo nie mam warunków w mieszkaniu, żeby tutaj malować farbą. I na tym zasadzie możemy powiedzieć, że zakończyliśmy pierwszy etap budowy podstawki. Ciąg dalszy, jak to wszystko już będzie pomalowane. Jak wszystko nam fajnie wyschło, wikol wyschnął, nałożyłem podkład, podkład wyschnął, farba podkładowa wyschła, to mamy coś takiego podobnego, co być może wielu modelarzy już zna, bo korzystało na pewno z żywicznych odlewów, takich podstawek żywicznych odlewanych. I z tym będziemy teraz pracować dokładnie tak samo, natomiast to jest nawet lepsze niż podkładki żywiczne, ponieważ jest to materiał generalnie bardziej elastyczny, lżejszy, ale tak jak mówię, operować możemy z tym tak samo jak z gotowymi jakimiś podstawkami, czy plastikowymi nawet pomalowanymi podkładem. I tutaj właśnie uwaga dla tych, co jednak lubią gips, nie mają do niego wstrętu i robili sobie podstawkę według filmiku, który gdzieś tam wcześniej już opublikowałem, że odlali sobie to z gipsu jeszcze na etapie przed pomalowaniem, przed złoszowaniem, czyli tylko na podstawie tego filmu, gdzieś tu link się powinien teraz pojawić do tego filmu, ewentualnie na końcu będzie. I teraz mają taką podstawkę już wylaną z gipsu, obsypaną tam gdzieś ziemią. I teraz co zrobić, żeby to można było pomalować? W momencie, jak to wszystko fajnie sobie wyschło, ten gips, to malujemy go, znaczy inaczej, impregnujemy go jakimś preparatem do gruntowania takim budowlanym, typu jakiś unik grunt, to można w marketach budowlanych kupić, to nie jest drogie, więc gruntujemy sobie taki gips podkładę takim unik gruntem i jak to wszystko wyschnie, to później malujemy całość też sprayem, jakąś farbą podkładową w sprayu. Ten pomysł podsunął mi jeden z moich widzów, ja to przetestowanie faktycznie to sprawdza, gips, tylko on musi wyschnąć najpierw dobrze i on nie musi być w ogóle wtedy zabarwiony do wylewania, tylko gips jak fajnie wyschnie,
no to możemy go wtedy zagruntować, pomalować farbą sprayu i dalej już wtedy możemy operować tak, jak tutaj pokażę w tym filmiku, czyli stosować dalej wszystkie metody techniki modelarskie, nawet na gipsowej takiej podkładce, podstawce. No ja tutaj zastosuję farbę zwykłą akrylową Pactre, tutaj kolor taki piaskowy A20. I tą farbą pomaluję ten narożnik, ten kawałek tutaj, że tak powiem, poza tymi płytami betonowymi. Natomiast same te płyty betonowe będą tylko złoszowane później pigmentami. Ja już nawet nie będę malować, ten farba podkładowa daje taki kolor, który mnie w tym momencie zadowala. I w zasadzie w tym momencie wszyscy, że tak powiem, średnio czy bardziej doświadczeni modelarze mogą wyłączyć ten filmik, bo tu się już nic nowego nie dowiedzą. Natomiast wiem, że spora część moich widzów to początkujący modelarze i niejednokrotnie mnie tam gdzieś pytali, czy zrobię jakiś filmik o takich podstawowych technikach modelarskich, malowanie, nie wiem, łoszowanie, jakiś tam suchy pędzel i tak dalej. Więc przy okazji tej podstawki teraz pokażę parę tych technik, jak to wykonać. Generalnie zasada jest taka, że w tym momencie na tej podstawce możemy stosować wszystkie znane modelarzom techniki, czyli różnego rodzaju, nie wiem, modulacje kolorów, malować to farbami akrylowymi, jakimiś emaliami, tak jak mówię, pędzlem, aerografem, cieniowanie różnego rodzaju, technikę swojego pędzla, którą zaraz właśnie między innymi pokażę, później na to nakładać łosze, jakieś zacieki, plamy, suchymi pigmentami to zwaloryzować, także wszystkie techniki w zasadzie tak jak na plastikowym modelu, to tutaj możemy stosować, bo to mamy wszystko zapodkładowane farbą akrylową, więc już tutaj możemy dalej na tym operować wszystkimi znanymi modelarskimi technikami. Więc na początek, jak to wszystko maluję, znaczy cały ten narożnik tutaj maluję farbą tą akrylową, Pactrą. Jak to mamy zamalowane, normalnie zwykłym pędzelkiem, to teraz rozjaśnię te kamienie techniką właśnie suchego pędzla. Ważny element w przypadku Pactry, trzeba wytrzeć brzeg słoiczka, żeby nie przywarła nakrętka. Kto używa Pactry, to wie, o czym mówię. Natomiast teraz pokażę, jak zrobić takie rozjaśnienia techniką suchego pędzla. Na razie to jeszcze nie do końca wyschło, więc zaraz jak to wyschnie, to pokażę technikę suchego pędzla. Dobra, farba nam już podeschła trochę, więc teraz, tak jak mówię, wszystkie te wystające elementy rozjaśnię trochę, żeby uzyskać taki efekt trójwymiarowości. Rozjaśnię przy pomocy tej samej farby, tylko rozjaśnionej kolorem białym matowym. I to daje nam właśnie taki efekt, jakby podstawka była niejako, można powiedzieć, oświetlona, że elementy, które gdzieś tam wystają, właśnie te kamienie z ponad grunt, one z wierzchu są rozjaśnione. Na tym polega właśnie, że tak powiem, to jest idea stosowania techniki suchego pędzla, rozjaśnić suchym pędzlem, żeby po prostu, że tak powiem, elementy gdzieś tam wystające odznaczały się na tle podłoża, żeby one były troszeczkę jaśniejsze, żeby one przez to sprawiały wrażenie jeszcze bardziej wypukłych, taki efekt przestrzenny się uzyskuje. Więc mieszam sobie te dwa kolory, kilka kropli każdej farby. Sobie też nie musi być jednolitnie wymieszany, bo później no jeszcze tam gdzieś na brzegu mi zostało trochę białej, to jeszcze później sobie to bardziej rozjaśnię. Na razie mam to trochę rozjaśnione i technika suchego pędzla polega na tym, że najpierw moczymy pędzel, wycieramy nadmiar farby, świeramy, że on jest taki lekko suchy, taki półsuchy i później tylko przecieramy tym pędzlem po w zasadzie po wszystkich krawędziach wystających, bo on się głównie zostawia ślady gdzieś tam na bardziej na krawędziach niż na całkowitych powierzchniach. Chodzi o to właśnie, żeby uwypuklić, podkreślić wszystkie krawędzie, wszystkie takie wystające elementy, czy to naszego modelu, czy w przypadku tutaj tej podstawki. Także przecieramy to. Zawsze warto to robić bardzo powoli, żeby nie przesadzić. Z tym czasami lepiej nałożyć 10 warstw niż jedną za grubą, bo to można łatwo przesadzić, więc delikatnie sobie to przecieramy tym suchym pędzlem, w cudzysłowie suchym. No i później ważna jest też jeszcze kwestia, żeby odwracać tą podstawkę, żeby pod różnym kątem nakładać tą farbę, tym techniką swojego pędzla, żeby ten efekt był równomiernie na wszystkich krawędziach rozłożony. Tak samo na powierzchni tego piasku też nakładam tą farbę tym suchym pędzlem, żeby rozjaśnić, żeby jeszcze podkreślić tą fakturę taką porowatą tego piachu, czyli czubki tych ziarenek tej ziemi, one też będą lekko rozjaśnione tutaj przy pomocy tej techniki tego swojego pędzla.
I to w zasadzie cała technika suchego pędzla, na tym to polega mniej więcej. Tak to działa. Natomiast jeżeli ktoś dysponuje aerografem, to może używać innych technik w tym momencie, jakiejś modulacji kolorów, rozjaśnienia albo przyciemnienia gdzieś tam na połączeniach tych płyt betonowych. Także tutaj wszystkie te techniki modelarskie można stosować, ale dla początkujących modelarzy to, co każdy może zrobić przy pomocy zwykłego pędzelka i farby, to sobie zrobić takie właśnie rozjaśnienia. Tak to mniej więcej wygląda. Nie wiem, na ile to widać, jeszcze ta farba też nie wyschła, bo farba akrylowa zmienia kolor trochę jak wyschnie. Więc to będzie później bardziej widoczne. No ale w zasadzie etap rozjaśnienia mamy za sobą. Teraz przejdziemy do kolejnego etapu bardzo istotnego w modelarstwie, a mianowicie do nakładania washa. Czym jest generalnie wash i na czym on polega? Polega on na uwydatnieniu wszystkich tych szczelin, wszystkich porów, które wcześniej żeśmy zrobili. I generalnie wash to jest taka bardzo rozrzedzona farba, najczęściej olejna. Możemy używać gotowych jakichś specyfików washy, one są już przygotowane w różnych kolorach. Natomiast ja pokażę, jak zrobić sobie samodzielnie takiego washa z farb olejnych, takich dla plastyków. Ja kiedyś sobie kupiłem cały zestaw gdzieś tam, nie wiem, w Empiku czy gdzieś za 20 zł i to mi starcza i jeszcze tego cały czas używam. I rozpuszczalnik, którym rozpuścimy tego washa, czyli albo jakiś white spirit, albo benzyna do zapalniczek, albo ewentualnie jakiś rozpuszczalnik uniwersalny, używam Eco 1. Generalnie tych wszystkich specyfików, przy pomocy których możemy zrobić wash, jest bardzo, bardzo dużo. Ja przetestowałem bardzo różne z nich i to generalnie każdy, który rozpuści na farbę olejną, się nadaje. Natomiast mają różne właściwości. Na początek, jeżeli chcecie sobie coś kupić, a nie wiecie co, to albo sobie kupujcie White Spirit, albo ewentualnie Eco 1. Ten pierwszy jest dostępny w sklepach modelarskich, w sklepach dla plastyków. A ten drugi można kupić w każdym markecie budowlanym generalnie, albo sklepie przemysłowym. Więc tak, do farby, znaczy do tego washa użyję farby w dwóch kolorach, czarnej i brązowej, dlatego żeby odzyskać taki brunatny kolor. I właśnie na tym polega, że robiąc sobie samodzielnie washe, możemy sobie dobrać kolor wedle upodobań. Farba olejna to jest po prostu pigment taki rozpuszczony w bazie takiej oleistej, tłustej i żeby tego, powiedzmy, oleju z tej farby się pozbyć, ja to nakładam na ścierkę papierową, wyciskam sobie odrobinę stópki, dlatego ten olej zostaje jakby tak odsączony i wykorzystamy w zasadzie sam pigment z tej farby olejnej, taki tłusty pigment. I ten pigment posłuży nam do zabarwienia rozpuszczalnika. Tak jak wspomniałem, rozpuszczalniki są bardzo różne, o różnych właściwościach, ale tak jak mówię, to jest temat na oddzielny film. Zresztą trochę filmów w internecie jest na temat łoszy, nakładania łoszów i tak dalej. Ja tutaj będę używać tego rozpuszczalnika uniwersalnego Eco 1. I generalnie polega to na tym, że wash to jest taka bardzo rozrzedzona farba, w zasadzie rozpuszczalnik zabarwiony, zabrudzony pigmentami. Więc tutaj sobie nabieram w tej chwili tych pigmentów, mieszam sobie do uzyskania interesującego mnie koloru, tak mówię, taki ciemnobrunatny chcę uzyskać. Więc rozpuszczam sobie te pigmenty w tym rozpuszczalniku. W zasadzie konsystencja to powinna być bardzo lejącą, bo cała technika nakładania washa polega na tym, żeby on się nam rozpłynął, wpłynął we wszystkie te zakamarki, te wszystkie pory, szczeliny, żeby po prostu je uwidatnić, podkreślić. Chodzi o to, żeby odtworzyć jakby efekt cieni, które w naturalny sposób przy skali 1 do 1 powstają w szczelinach cienie, natomiast przy skali modelarskiej, jak to jest pomniejszone ileś tam 10 razy, no to taki cień w takiej szczelinie o średnicy, nie wiem, 1/10 mm nie powstanie albo nie jest widoczny, więc żeby ten cień sztucznie otworzyć, to musimy go przyciemnić washem. I teraz tak, washa możemy nakładać na dwa sposoby. Jest tak zwany wash pełny, czy nakładany na całej powierzchni, to co ja zrobię tutaj, albo wash punktowy, tak zwany pin wash, ja obie techniki pokażę. Natomiast w przypadku pełnego washa ja stosuję dodatkowo taki zabieg, który polega na zwilżeniu całej powierzchni tym rozpuszczalnikiem, z którego robię wash. Generalnie no, nie jest to zabieg konieczny, natomiast przy bardzo dużych powierzchniach, właśnie tak jak cała podstawka, cała płyta, on poprawia nam rozprowadzanie tego washa, ułatwia to, się fajnie wszystko rozlewa i w tym momencie jak nakładamy takiego washa, to jak widzimy, się zaczynają pojawiać już z daleka, widać wszystkie te nasze linie podziału tych płyt betonowych, po prostu ten wash tam wnika. Bardzo ważna rzecz, o której nie wspomniałem w przypadku malowania, to właśnie przy malowaniu trzeba zwrócić uwagę, żeby sobie nie zalać tych wszystkich dziurek, któreśmy zrobili szczotką, tych wszystkich szczelin farbą. Także nakładać farbę w tym aerozolu bardzo cienkimi warstwami, z dużej odległości, żeby po prostu nie zniszczyć tych wcześniejszych efektów pracy, bo później ten łoż nam nie podkreśli, jeżeli już będą te dziurki zalane farbą, więc to jest bardzo istotna rzecz.
I tutaj rozprowadzamy sobie tego łosza po całej powierzchni. Jak on odparuje ten rozpuszczalnik, to później ścieramy nadmiar, że on pozostaje tylko w tych wszystkich zakamarkach. Natomiast ja jeszcze pokażę jedną taką sztuczkę, którą ja czasami używam, też właśnie przy takich dużych powierzchniach. Ja używam do tego takiego zwykłego jakiegoś kawałka gąbki. I tak w ten sposób jakby uderzam, tak nie wiem, tipuję, stempluję tą powierzchnię, żeby uzyskać taką niejednorodną powierzchnię zabrudzeń takiego. Generalnie to nie jest, że tak powiem, zabieg typowy dla łosza, natomiast ja właśnie przy takich dużych powierzchniach złoszowanych czasami stosuję taki zabieg. Ja zaraz pokażę, jaki on, to będzie zaraz widać, jaki on efekt daje. Natomiast no, można by go pominąć, można po prostu zostawić to po malowaniu tym pędzelkiem, aż to wyschnie i później zetrzeć, bo chodzi o to, żeby głównie ten łosz pozostał nam w tych wszystkich zakamarkach, szczelinach, ale w niektórych miejscach, jeżeli go nie będziemy do końca ścierać tego łosza, to on właśnie, ta gąbka pozostawi nam taki bardzo ciekawy efekt. Musimy pamiętać oczywiście o wycieraniu narzędzi, pędzelków, szczególnie po łoszach olejnych. I teraz tak, druga kwestia, no to kolor łosza, bo w zależności na jaką powierzchnię nakładamy łosza, on musi mieć kolor dobrany. On generalnie powinien w jakiś sposób kontrastować, żeby przyciemnić nam powierzchnię, na którą go nakładamy, zrobić te efekty cienia, ale z drugiej strony no, na jaśniejszych powierzchniach albo na żółtych powierzchniach powinien mieć odcień jakiś tam żółtawy, nie wiem, na szarych, szary, czarny, więc tutaj z żółtej farby dorobię sobie troszeczkę łosza do tej powierzchni, do tej ziemistej powierzchni, czyli nakładam sobie, dobiorę sobie trochę żółtej farby, przyciemnię ją tą pozostałymi farbami, wymieszam sobie to i taki łoż nałożę tutaj na tą powierzchnię piaskową. Chodzi o to, żeby tam też wszystkie te pory, te zagłębienia, te dołeczki, mikrodołeczki w tym piachu, dodatkowo powstały w nich tak jakby takie cienie, żeby to w całości jeszcze zróżnicować, podkreślić fakturę, powierzchnię powierzchnię po prostu tej ziemi, żeby to było uwidocznione. Właśnie to, co mówiłem, kolory istotne w przypadku łoszy. Natomiast jak sobie sami robimy łosze, to nie musimy mieć zestawu 30-40 łoszy, tylko jeden zestaw farb i każdy odcień sobie możemy w dowolny sposób uzyskać przy nakładaniu takiego łosza. Więc tak mówię, to generalnie jest całość, jeżeli chodzi o nakładanie łosza. Jak to nam wszystko odparuje, to uzyskujemy taki efekt, takiego brudu. I w zasadzie możemy w niektórych miejscach zostawić takie mocno zabrudzone powierzchnie. Natomiast nie do końca nam o to chodziło, więc robimy coś, co w zasadzie jest nieodzownym elementem całego procesu łoszowania, czyli ścieramy nadmiar tej farby, bo to, że tam ten rozpuszczalnik odparował, wcale nie znaczy, że farba już wyschła. Farba olejna schnie dosyć długo, nawet kilka dni, zanim ten łosz będzie całkowicie utrwalony. Więc na razie możemy spokojnie to ścierać. Także po kilkunastu minutach, kilkudziesięciu minutach, jak rozpuszczalnik odparował, możemy sobie nadmiar tej farby zetrzeć, natomiast nawet gdyby się zdarzyło, że to już nam za bardzo przyschło, to wtedy możemy lekko zwilżyć tą ścierkę, czy w przypadku modeli raczej to robić wacikiem higienicznym, wtedy sobie zwilżamy i ścieramy tego łosza. I tutaj musimy uważać, żeby za mocno nawet tego nie zetrzeć, bo generalnie jak taka zwilżona rozpuszczalnikiem szmatka, to ona jest w stanie całkowicie zetrzeć i gdyby nam właśnie coś nie wyszło, to w przypadku łosza olejnego no jest to na szczęście proces odwracalny, to znaczy jeżeli coś tam zepsujemy, to zmywamy całkowicie, zbliżamy ścierkę, zmywamy całkowicie tego łosza i nakładamy go jeszcze raz od nowa. Natomiast no tutaj sobie możemy ten proces też tak zróżnicować, delikatnie sobie to pościerać. Tak mówię, na dużej powierzchni używam takiej papierowej ścierki. Na modelach raczej, jak kładziemy łosze, to raczej gdzieś tam wacikami higienicznymi sobie to ścierać, tego łosza zmywać. I chodzi o to właśnie, żeby z powierzchni został łosz starty, a pozostał on we wszystkich tych naszych zakamarkach, wszystkich tych szczelinach, tych dziurkach, gdzie tam żeśmy tą szczotką robili, że on wtedy stworzy taki efekt cienia, podkreśla tą trójwymiarowość, tą powierzchnię, wszystkie te pory, te zagłębienia, tak samo gdzieś tam w okolicy kamieni, jak on się nazbiera, to on wtedy tworzy cienie pod kamieniami. I o to chodzi ogólnie w łoszu, po to się go stosuje, żeby odtworzyć powierzchnię, żeby pokazać to zróżnicowanie powierzchni, czy modelu, czy podstawki. Natomiast tak, ja obiecałem, że jeszcze pokażę, na czym polega pin wash, czyli ten wash tak zwany punktowy. Otóż pin wash to też nakładanie dokładnie tego samego specyfiku, czyli tej rozcieńczonej farby olejnej tego rozpuszczalnika zabrudzonego. Dokładnie używam tego samego. Sobie tutaj troszeczkę parę kropli doleję, bo już mi to odparowało. Czyli używam tego brunatnego, tego czarno-brązowego i pędzelkiem delikatnie nakładam go tylko w miejsce, gdzie chcę, żeby on się rozpłynął. Tak zwany punktowy łosz, czyli dotykam pędzelkiem miejsca i on się sam rozpływa w tych szczelinach,
z tych zagłębieniach, bo to jest właśnie, to się nazywa efekt kapilarny, tak się zachowują substancje o niskim napięciu powierzchniowym, czyli wszystkiego rozpuszczalniki właśnie olejne, one tak wnikają, penetrują, rozpływają się samoistnie po tej powierzchni. Woda się tak nie zachowuje, chyba że dodamy do niej detergent. No, natomiast tutaj ten efekt zależy też właśnie od specyfiku, w jakim rozcieńczymy farbę olejną, bo niektóre te rozpuszczalniki, one mają większy taki efekt, niektóre mniejsze, na przykład benzyna do zapalniczek jest bardzo silnie penetrująca, ona ten efekt ma bardzo, bardzo mocno. Na szybko paruje, natomiast bardzo mocno się gdzieś tam rozpływa, a z kolei benzyna lakowa jest dosyć taka gęsta i tam ten efekt jest dużo mniejszy. Ale na cały pin wash polega na tym, że punktowo go nakładamy w różnych miejscach i w zasadzie jak go delikatnie nałożymy, to nawet go nie trzeba ścierać. Gdyby zaistniała taka potrzeba, to gdzieś wacikiem higienicznym później możemy też zetrzeć go przy tych krawędziach, jeżeli gdybyśmy sobie jakąś tam plamę niechcianą zrobili. Ale ja tutaj w zasadzie to tak nakładam delikatnie, że już tutaj nie będę tego drugi raz ścierać. Zaraz pokażę na zbliżeniu mniej więcej, jaki to efekt daje, jak to wygląda. Gdzieś wszystkie te właśnie te takie dziurki, te otworki, później ewentualnie gdzieś przy elementach wystających można by to też nałożyć gdzieś pod kamieniami, jak to ktoś chciał. O, tak to mniej więcej widać. Widać, jak to on się lekko świeci, tam ten rozpuszczalnik, gdzie on się właśnie rozpłynął przy tych krawędziach. I w zasadzie to wszystko, jeżeli chodzi o wash. Teraz przejdziemy sobie do suchych pigmentów. No tak, powiedzmy, że ten wash już nam wysychł, chociaż on całkowicie suchy nie jest, bo tam, ale generalnie odparował już ten rozpuszczalnik. To możemy sobie nałożyć teraz pigmenty, suche pigmenty. Można używać tych suchych pigmentów już gotowych, można używać suchych pasteli. Generalnie w przypadku pigmentów tutaj zasada jest podobna jak w poprzednich tych moich filmikach, gdzie tam na podstawkach tych gipsowych ten proces przebiegał bardzo podobnie, tylko tutaj jako ciekawostkę pokażę jeszcze jedną technikę użycia akurat suchych pasteli, że suche pastele możemy ścierać bezpośrednio na model czy na podstawkę, dwa, trzy kolory gdzieś tam zeskrobać po odrobinie tych suchych pasteli, rozetrzeć. A natomiast przyznam się szczerze, ja akurat tej techniki jakoś tak nie stosuję, ja sobie wolę zetrzeć suche pastele na proszek i operować z nimi tak samo jak z pigmentami. Zresztą ja w tej chwili używam gdzieś tam równolegle i suchych pasteli i suchych pigmentów, ale zawsze w formie takiej startej już, sproszkowanej. Natomiast no, tych suchych pigmentów generalnie już mam tyle, że różnych kolorów, tutaj akurat mam dostępne takie trzy kolory, można powiedzieć bardziej piaskowe, Siena to jest taki bardziej żółty kolor, tam North Africa, gdzieś tam Syrian Grunt to są kolory takie bardziej piaskowe. Natomiast suchych pasteli też, w szczególności modelarze początkujący używają, no bo to jest tańszy taki zestaw suchych pasteli, można sobie gdzieś kupić za, nie wiem, 20 zł i sobie ścierać i mieć już na początek, na start dużo tych kolorów. Natomiast tak jak mówię, tutaj te typowo kolory takie piaskowe, chociaż kamera troszeczkę przekłamuje te kolory. I tutaj aplikujemy suche pigmenty, przy czym właśnie suchy pigment od pasteli suchej się różni tym, że jest bardziej intensywny, on dużo bardziej brudzi, więc tutaj aplikacja tego no bardzo tak delikatnie, ostrożnie, zawsze tak mówię, lepiej dodać trzy razy niż raz dać za dużo, bo suche pigmenty generalnie się już bardzo ciężko ściera, dobrej jakości pigmenty, one bardzo mocno brudzą. I później jak gdzieś tam nałożymy go za dużo, no to już może być problem, żeby go zetrzeć. Także raczej gdzieś tam strzepuję z pędzelka, gdzieś tylko w miejscach niektórych, gdzie chcę, to bezpośrednio pędzlem na model nakładam. Ale trzeba z tym uważać, bo można bardzo łatwo przesadzić, gdzieś tam delikatnie rozsypać. I później ja do rozcierania suchych pigmentów używam takiego pędzelka kosmetycznego. Jest bardzo delikatny, także nic na makiecie nie uszkodzi, nie urwie, a można to fajnie rozetrzeć. Wymieszają się te barwy mniej więcej, no i to co mówiłem, ostrzegałem, bo już widzę, że troszeczkę przesadziłem też z tymi pigmentami. Trochę tego za dużo nałożyłem, a jakoś się tam zwaloryzuje, jeszcze spróbuję pozmiatać, coś tam poprawić ten wygląd. Generalnie ja tutaj nie utrwalam tych pigmentów w żaden sposób, albo inaczej. To, że nakładam je na w miarę świeży wash, który jeszcze do końca nie jest wyschnięty, bo tak jak mówię, wash, żeby całkowicie wysechł, on potrzebuje nawet kilku dni. Natomiast ja to praktycznie nakładam pół godziny po washowaniu i ten wash powoduje, że on też tam, te pigmenty tam gdzieś jakby lekko przywierają do tych resztek tłustej farby. I to też nam zespoi, natomiast można używać pigment fixerów, jeszcze te dwa słowa na koniec powiem o pigment fixerze.
czyli otrwalaczu do pigmentów suchych. Natomiast no, generalnie ja tutaj tylko to rozszczepuję gdzieś tam i to sam ten pigment tak na tyle ubrudził na tą podstawkę, że ona już wygląda zmatowiała przede wszystkim. Nawet jeżeli gdzieś wcześniej coś tam świeciło z tego rozpuszczalnika, to już wszystko zostało matowe. Tak to mniej więcej wygląda i w zasadzie no może nie jest najpiękniejsze, ale to chodziło bardziej o pokazanie techniki, a nie o stworzenie arcydzieła w tym filmie. Więc w zasadzie to już dochodzimy do sedna. Przymiarka w tej chwili wkładamy to z powrotem do tej podstawki, bo w zasadzie już nic nie będziemy tutaj malować i możemy generalnie już powiedzieć, że podstawkę w zasadzie mamy całkowicie gotową. Także mniej więcej tak się to prezentuje, jakaś tam drobna ocena. Zawsze można oczywiście wyciągnąć, coś tam jeszcze poprawić, pomalować. A jeżeli jest wszystko nam pasuje, to w zasadzie wystarczy nam tylko przykleić tą podstawkę, znaczy ten plastik do tej ramki, żeby się to nam wszystko jakoś fajnie trzymało. Także można to zrobić też klejem na ciepło, czy jakoś inaczej. Już oszczędzę ten etap, bo już ten film tutaj długo trwa. Natomiast tak, jeszcze o tym tym fikserze do suchych pigmentów, bo tak, jeżeli byśmy chcieli położyć pigmenty gdzieś tam jakąś grubszą warstwą na w miarę płaskiej czy gładkiej powierzchni, tam jakby na brzegu miał ten zalegać taki piach na tym pasie i żeby nam się nie ścierało, no to robimy coś takiego, że nakładamy te suche pigmenty, układamy go tak, on już ma docelowo wyglądać, a później tak jak przy pinwashu zwilżamy go takim pigment fikserem, to jest akurat od Miga i to jest olejny pigment, więc on się zachowuje dokładnie tak jak ten pinwash, czyli gdzieś pędzelkiem zwilżamy to i dotykamy do tych grudek tego pigmentu i ten fikser on się samoistnie też rozpływa, jakby ten pigment go zasysa i później jak to wszystko zaschnie, no to ten pigment zostaje utrwalony już, czyli on będzie wyglądać tak jak zaraz po nałożeniu, tylko że już go nie zdmuchniemy później, nie zetrzemy. Więc tak na tym polega po prostu używanie pigmentu, znaczy pigment fixera, natomiast on jest olejny, więc w tej chwili na tym etapie mógłby gdzieś tam wejść w reakcję z tym łoszem i nam to zabarwić, dlatego tego już tutaj nie będę używać. No także w zasadzie podstawkę mam gotową, jeżeli dotarliście do tego momentu, to Wam gratuluję. Powiem jeszcze jedno na koniec, że to nie zawsze musi być taka idealnie równo ułożone płyty gdzieś tam betonowe, bo to może być totalny chaos, gdzieś tam krzywo układane. Oczywiście wymaga to trochę więcej pracy, żeby zrobić takie nierówne szczeliny, więcej tego rozmieszania, rozrysowywania. Albo możemy na przykład zrobić coś takiego, że zrobimy kawałek asfaltu i na drugą warstwę na to damy z płytami chodnikowymi. Nawet ten mur jest tutaj zrobiony też z tego spienionego PCV. Wszystkie te elementy, ten włas kanalizacyjny, ta kratka ściekowa, to jest wytłoczone po prostu w tym spienionym PCV. A jest to dziecinnie proste, bo tą podstawkę to akurat zrobił mój 13-letni syn, którego gorąco pozdrawiam, ze starej po prostu zepsutej zabawki motocykla. Jeszcze sam wymyślił taki patent, żeby zrobić graffiti z zmywalnego tatuaża tam na tej ścianie. Także naprawdę technika bardzo prosta. No ja generalnie już dziękuję Wam za uwagę, tradycyjnie zapraszam do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku, gdzie tam zawsze jakieś ciekawostki wielu innych modelarzy, tam akurat różne porady umieszczam, udostępniam, także myślę, że warto tam polubić i obserwować ten fanpage, bo można ciekawych rzeczy się dowiedzieć z różnych technik modelarskich. A za dziś za uwagę już dziękuję tradycyjnie, jeżeli się Wam podobało, to łapka w górę, subskrybujcie, udostępniajcie też te moje filmy, jeżeli chcecie, żebym robił jeszcze więcej tych filmów, to że tak powiem, zmotywujcie mnie tym, że niech się na tym kanale coś dzieje, niech ludzie komentują, pytają, żyją, bo to też wtedy wiem, że jednak to oglądacie i ma to sens robienie tych poradników. A za dziś jeszcze raz Wam bardzo dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia przy kolejnym filmie, cześć.